Proszę Państwa, czyli mamy tak zwane ostatki, ostatni budżet. Proszę Państwa, materiału mnóstwo, było czas na przygotowanie się, omówienie, no ale mamy Panią, która nam tutaj wszystko wyjaśni, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Proszę bardzo. Plan gospodarczy. Tak. Plan gospodarczy. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać głos? Pani Mydler, proszę bardzo. Ja proszę, w kierunku podatkiem Państwa-Szawiec z grup odmówił i odmówienia przeznaczyć kwotę 24 tysięcy na stadion. Z czego by to wynikało? Dlaczego taki wniosek? Rada Sołecka. Zasadnienie, proszę. Rada Sołecka ustaliła 10% na LKS i Straż. A tak się składa, że prezesem jest jedna osoba i prosi o 24 tysiące. Przeznaczenie na stadion. Na działalność, na dofinansowanie mamy szczególnie, tak? Precyzyjne. Proszę? Proszę jeszcze nie dłużej, bo ponieważ pani nie zdobywa sobie zanotowanie. Dofinansowanie? Nie, remont, nie chodzi o to. Nie. Na działalność, a w szczególności dofinansowanie tych małych, tej najmniejszej grupy. Nie powiem. Tak, proszę bardzo. No właśnie, mnie tu zastanawia, dlaczego ci czeńcy w ogóle tu jest LKS nie uwzględniony. Nie, nic wcześniej nie płaci. Potrzebna to właśnie widzę, no w tym. No właśnie, w planie gospodarczym jest uwzględniony. Powiedzmy, jak jest stadion sportowy, to Romy, jest stadion sportowy. Właśnie odnośnie tego LKS-u i dofinansowania, no bo można takie środki przekazać, no mi się tak przynajmniej wydaje, jedynie w ramach konkursu, prawda? Nie chodzi z dróg, no, ale nie szkoda, ale w jakiej płaci? Ale proszę, proszę, spojrzeć na pytanie. Zawsze można przyjść później. Ale ja proszę o trafę. Ja proszę... Pani Kasia, z dróg chodników odwodnienia przerzucić na stadion. Ponieważ nic to się nie dzieje, w każdej chwili to można uczynić. Mam nadzieję, że panie sprawdzą prawnie, czy jest to możliwe na taki cel. I jaka to forma przekazania. Ja myślę, że w tym momencie nie będziemy głosować. Tak? Ale ja bym prosił do piątku, jest to możliwe na komisję? Dobrze, i wtedy byśmy to zamknięte. Ten temat byśmy wtedy zamknięli. Dobrze? Nie będziemy głosować teraz tej zmiany, po upewnieniu się, czy jest to możliwe, żeby nas to ktoś klonu gdzieś nie odrzucił, żeby się wydarzyć tego tematu. To dziękuję za tę pytanka. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby odnieść się? Mam pytanie, bo wiem, że jest skończone przedszkole, bo mamy w zadaniach wspólnych i przy Sołeckich Kobiernic. Wiadomo, że tam musi być prac zabaw, prawda? I to się domyślam, że to są pieniądze na ten prac zabaw przy nowym przedszkolu, prawda? No ale czy sześć sprzętu tam tego, bo nie wiem jak to jest ze strony prawnej, bo nie można skorzystać na przeznaczenie. To wygląda w ten sposób, że prac zabaw będzie organizowany w ramach programu gminnego. Zyskane środki, dlatego muszą być zapisane w budżecie jako nasz udział. Pozostałe urządzenia, które są, a będzie ich stan techniczny odpowiadał obowiązującym, zostaną również przeniesione na do tego, jakby do drugiej części. Rozumiem, bo chodzi, żeby to po prostu... To nie jest tak, że tam te urządzenia zostaną. No, to szkoda, żeby było, że... W miarę możliwości będą wykorzystane. Natomiast ta kwota dotyczy programu unijnego, z którego będziemy... Czy to będzie fizycznie nowy plan, czy ten sam, tylko no, powiększony, nowy, czy nowy miejscu, tak? Z nowym miejscu. No, dziękuję bardzo. To ja mam do tego pytania, do no świetnie, że się udało ci środki pozyskać, bardzo dobra to wiadomość, ale proszę mi tylko powiedzieć, czy nie pociągnie to za sobą obowiązku udostępnienia tego placu poza czasem, kiedy działa przedszkole, do użytku publicznego. To będzie publiczny plac, tak? Przy czym zrobimy podobnie jak przy obliku, że w godzinach dopołudniowych też państwo będzie miało przedszkole. Tak jak tu ma szkoła i przedszkole na obliku dopołudniowych godzinach, oczywiście w taki zapis znajdzie się w regulaminie z tego obiektu.
Dziękuję. Pan. Proszę bardzo, pan profesor. To był pierwszy skład. Pan profesor, proszę bardzo. Pozostając przy przedszkolu, proszę państwa, nie widzę ani w sobie, ani w pani sołectwa, ani w zadaniach wspólnych parkingu na przedszkolu. Przepraszam, czego? Parkingu. A, parkingu. Wyobrażam sobie, jak to miało te przedszkole funkcjonować. Czy ktoś z państwa brał odpowiedzi? To jest jedna sprawa, a kolejna sprawa, jestem ciekaw, w jaki sposób zostanie wybudowana kwestia ścieków komunalnych w przedszkolu. Z tego co wiem, żeby wyprowadzić z głębi, jeżeli się nie źle, w projekcie założona była kanalizacja. Docelowo jest założona kanalizacja w okresie przejściowym urzędu do wyprowadzenia i szczelnej na uroczystość, który będzie musiał być opracował opinię. No ja nie widzę nigdzie tutaj. Proszę pana, w projekcie w pozwoleniu budowy jest uzgodnienie. Ten zbiornik, część środków, które są zapisane na budowę przedszkola, czyli będą przeznaczone na pokrycie obecnie zawartej umowy na realizację trzeciego etapu, pozostałe środki poza środki oświetlenia, bo oświetlenie będziemy szczegółowo montować swoimi pracownikami. Jeżeli się zbilansuje, będziemy próbowali we własnym zakresie taki zbiornik zakupować. Natomiast w kwestii parkingu również projekt zagospodarowania terenu przewidzenie wydaje, że 6 miejsc parkingowych przy przedszkolu, a z tego co powinno trwają prace projektowe na zagospodarowanie terenu parkingu i terenu wokół środka zdrowia, z którego terenu jest przewidziana również bramka wejściowa do przedszkola. Myślę, że tam będzie będą docelowo mogli również spokojnie z tego parkingu korzystać, żeby swoje pociechy bezpiecznie do przedszkola dostarczyć. W projekcie tego, przepraszam, nie zostało ujęte, kanalizacja nie została ujęta, bo nie ma środków. No jeżeli na początku znajdą się jakieś środki, możecie, no to wtedy prawdopodobnie będziemy z nimi starać, żeby o środki, żeby się znalazły jakieś środki. O, nie w kolejnym, ale jeszcze, no, może w przyszłym roku, może coś się po prostu budżet nie zna cały, że ten projekt budżetu na razie za nami. Czyli znajdą się środki, będziemy się starać o wykonanie tego projektu. Dlatego terenu posiadamy projekt z pozwoleniem na budowę, żeby się można jego część wykonać, oczywiście jeżeli znajdzie się środki finansowe, co byłoby moim zdaniem zasadne i ekonomicznie zasadne. Nawet kosztem ewentualnie radiacyjnym zadaniem. Tak jak mówię, no jest temat otwarty, myślę, że można tutaj pracować, spróbować jakieś środki nawet finansowe. Tym bardziej, że patrząc na koszty inwestycji dla całego zadania, które obejmuje ulicę Żywiecką i część Zawiernicy, myślę, że granica 300-350 zł, 1000 zł pozwoliłoby na zrealizowanie tego odcinka kanalizacji. Tym bardziej, że pod drogą krajową mamy pozostawioną rurę odsłonową, przez którą nie trzeba by było już tutaj drogi krajowej wskazywać przy przycisku. Ja może powtórzę, czy dobrze zrozumiałem. Na dzień dzisiejszy pieniążków nie ma. Nie. To najwyżej możemy zakopać zbiornik. Tak. Bezodpływowy. I okresowo go opróżniać. To jest no, z punktu widzenia eksploatacji droższe. No, daj sobie z tego sprawę. Kwestia kolejna, no ja nie widzę tego tutaj nigdy zapisanego, ale wierzę na słowo, że trwają prace projektowe odnośnie zagospodarowania terenów wokół środka zdrowia, gdzie powstaną... W celu tworzenia nowych miejsc parkingowych, uporządkowania tych, które... Ale tychże pieniążków ja też nigdzie nie widzę tutaj. Ja nie jestem autorem, więc się nie chcę odnosić. Ja tylko mogę informować o tym, jakie przygotowania ewentualne trwają. To znaczy, takie zadanie jest projektowane zgodnie z państwa decyzją, zresztą przesunąć państwo na te środki. Myślę, że w okolicach końca stycznia powinien być złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla tego zadania. Więc od strony formalnej będziemy mieli projekt, będziemy przygotowani, który koncem stycznia może uzyskać zezwolenie na budowę. Tak. I nie będziemy mieli pieniędzy na dzień dzisiejszy. Na dzień. Nie mamy. A czy mieć będziemy, to się zobaczy w przyszłym roku na przedsięwzięcie.
Natomiast w ramach przewidzianych środków, jeśli dobrze pamiętam, 600 tysięcy na budowę przedszkola, przewidziane jest te 6 czy 7 miejsc parkingowych, które tam... Między kioskiem, tym, który jest w tej chwili, no, wiem. Placetami wzdłuż drogi wojewódzkiej, prawie do samego budynku. A co z tym kioskiem? Kiosk nie koliduje z projektem zagospodarowania. Nie widzi pan potrzeby? Myślę, że jest tam na tyle powierzchni użytkowej tego terenu wokół przedszkola, że w zasadzie no nie koliduje to. Tak jak mówię, w projekcie zagospodarowania dla tej inwestycji nie było przewidziane aktywacji tego. Ja gratuluję państwu optymizmu, bo już na dzień dzisiejszy, kiedy to przedszkole, no, nie chcę tutaj wymieniać ilości dzieci, jak przyjmowano tego przedszkola, w momencie, kiedy następuje przekazanie dziecka, dziecka i tak dalej, to tam się dzieją sceny dantejskie, czy tych pięciu miejscach parkingowych, to tak prawie dla pracowników przedszkola, bo dwa są przewidziane tutaj dla osób niepełnosprawnych. Prawda, więc one będą już osobą stać albo puste, albo mogą być tylko zajęte przez osoby uprawnione. Naprawdę gratuluję państwu optymizmu. Jeśli chodzi o regulowanie tego wszystkiego. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze też pytanie do pana. Do całego, tak? Tak, no tak. Proszę. Budynek ośrodka zdrowia w Czajku, to taką modernizację jest zaplanowana. Natomiast podczas tutaj Rady Słowackiej mówiliśmy również o wejściu wokół ośrodka, czyli o tych wszystkich tutaj również miejscach parkingowych i nie ma tutaj tego ujętego. Czy to jest na planach? Znaczy generalnie projekt jest w tej chwili przygotowany do tego, że będzie zgłoszony. Te prace, które są przewidziane, są wykonywane w oparciu o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Jest opracowany projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych plus termomodernizację budynku. Wiadomo, że po tego typu pracach trzeba będzie zrobić również chodniki opaskowe, które w zadaniu w koszkorysie się znajdą. One też mogą być na podstawie zgłoszenia. Czy to będą tylko chodniki opaskowe? Chodniki opaskowe, uporządkowanie tych chodników istniejących. Utwardzenie. Chciałbym zauważyć jedną rzecz. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa procentową ilość powierzchni biologicznie czynnej w przyrodzie, co dyskryminuje tam możliwość wykonania jakiegokolwiek dodatkowego parkingu na tym terenie zielonym. A ten po prostu ten teren, który jest już zagospodarowany, bądź będzie tutaj w tej inwestycji, będzie już obejmował 40% powierzchni działki i tyle możemy zabudować. Reszta musi zostać w tym obszarze. Bo ja też słyszałam o tym, że ten obszar między ośrodkiem zdrowia a domem kultury, który jest takim pasem zieleni tam zaraz przy płocie, że tam mają być również zgodne miejsca parkingowe. Czy to jest brane pod uwagę? Na dzień dzisiejszy. Czyli generalnie więcej powierzchni parkingowych przy ośrodku zdrowia nie będzie, prawda? Na chwilę obecną nie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która dyskryminuje. Czy musi zostać zachowana droga pożarowa odpowiedniej szerokości przy tego typu obiektach? Ten teren, który jest utwardzony w tej chwili przy ośrodku zdrowia, będzie nawierzchnia poprawiona. Czy wymieniona i w zależności od tego. Pomimo tego, że nie ma tego tutaj ujętego w planie. Znaczy, to jest zadanie jako zadanie, prawda? Dobrze. Określone, natomiast jego zakres w zależności od tego, jakie się uczy, to się w ten sposób im kwoty pokażą, będziemy musieli wprowadzić poprawkę. Żeby można było ten projekt realizować, musiało po prostu się planie za tym rzutu pojawić. Zresztą jak państwo zauważyli, na przyszły rok jest bodajże 100 tysięcy przewidziane, a wieloletni plan inwestycyjny jest na rok kolejny przeniesiony na część. W momencie pierwszym, może w temacie akurat ośrodka zdrowia, jeśli mówimy o zagospodarowaniu tego terenu wokół obiektu, to dla mnie no, takim jasnym sygnałem by było, gdyby usunąć ten żywot, pod który dzieli drogę cierniową i ośrodek, dla mnie byłoby to ułatwieniem dojazdu, przejazdu, zabezpieczeniem tego terenu nawet do celów pożarowych. Przynajmniej nie siedzi dalej. Podjęły uchwałę, że z
zostanie uregulowany stan własnościowy właściciela. No panie. Praktycznie w tej chwili połowa wieczyciennie. Tak, ale połowa wieczyciennie przebiega w tej chwili w podziałce prywatnej. Jej przesunięcie wiąże się z podcięciem tej skarby, która już jest dość stroną. Tylko no to trzeba. Ten odcinek między sklepem a ośrodkiem, to jest środkiem na ciężarówkę. Nikomu do niczego nie jest potrzebny, tylko dlatego, że ci tam, co urzędują i śmiecą to. Tylko tam byłaby kwestia, moim zdaniem, troszkę inna, bo trzeba było przebudować słup, na którym potrzebuje lampy, na wejściu do tej bramy. Tą bramę usunąć i ten słup by musiał być przebudowany. Tu bym widział problem, aniżeli tamten problem z własnością już ja mówię, nie byłby taki słup. Zagospodarowania terenu na dzień dzisiejszy nie opracowaliśmy. Priorytetem było docieplenie budynku, żeby i zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Przy modernizacji budynku to musi być. To na pewno by było ułatwienie. Nikt nie blokuje, nie mówi, że tych państwa propozycji nie można zrobić. Jeżeli za tym za państwa deklaracja nie mogą mieć to wszystko. To środki budżecie będą, nie będzie zimy i właśnie to zostanie pieniądze. Dziękuję. Pan Jucza był pierwszy, przepraszam bardzo. Chciałem zapytać o jedną rzecz, tak długo czekamy remont naszej szkoły w Porąbce. Widzę, że wiemy się przynajmniej częściowy początek tej inwestycji i mamy remont taką szkole tu sobie w Porąbce. Tylko mam pytanie, to jest remont pokrycia samego czy samej konstrukcji? Tam jest częściowa wymiana konstrukcji, wymiana całego deskowania, przemurowanie kominu i docieplenie stropu. No to żeby ten dach po prostu na tą starą część. Ale konstrukcja zostaje stara, czy? Zależy. Generalnie jest przewidziane bodajże 30% do wymiany konstrukcji. Powyle nachylenia i sam kształt dachu nie ulega zmianie. Bo dlatego moim zdaniem no, przynajmniej przebudowa całej konstrukcji pociągnie są remont z kolei dolnych konstrukcji. Praktycznie. Znaczy nie do końca. Jeżeli. Znaczy inaczej, jeżeli byśmy naruszyli konstrukcję więźby, to prawdopodobnie tak, bo ona jest warta na obie linii całego tego głównego poziomu. I tak jak tutaj było powiedziane, no, na tyle robimy, na ile państwo nam puszczają się do budżetu. Widzę właśnie, w ramach mamy się zamknąć, znaczy do przewodniczącego, to się z wakacjami, czyli do jakby bardzo szybko. Dlatego też trzeba realnie na to patrzeć, bo muszę być szczerze, wymiana stropów. Tego typu obiekty w trakcie zajęcia raczej mało realnie. Jakie wydaje się, jeszcze pokrycie będzie z? Dachówka do tej wszystkiej. Dziękuję pan Igor, tak proszę. Pozostając przy pani gospodarce, prosiłbym jeszcze o odnośnie przedszkola. O kilka słów wyjaśnienia w procesie placu zabaw. Mam nadzieję, że na etapie projektowania zostanie uwzględniony wysoki standard tego placu, że nie będzie to kawałek gruntu wysypanego piaskiem, który jest niczym innym jak kubek. Znaczy się chętnie się o nowym placu pan mówi, że to jest plac. Jest projekt tego placu złożony. Ja nawet gdzieś tam na zebraniu wiejskim pokazywałem, jak to wygląda. 120 tysięcy złotych mają kosztować same elementy do placu zabaw. Pozostałe to już zaczęliśmy od wczoraj, nie od kiedy. Dwa dni temu byliśmy z pierwszą wizytą przedszkolaków w Pawłowicach 10. Znowu tam te dzieci stwierdziłem, także w miesiącu kwietniu mamy podpisać umowę. Będzie przez no, 120 tysięcy, to jest projekt zrobiony, można to zobaczyć. Mogę panu to na piątek przynieść ten projekt. Jakie zabawki, jakie elementy wchodzą, jakie... Nie chodzi o zabawki. Podłoże. Jest to chodzi o podłoże. Podłoże. Ale podłoże pan. No nie, znaczy, ponieważ tych projektów się nie przewija w tej chwili dość dużo, jest zakończenie roku, kilka inwestycji się kończy. Nie chciałbym tu wprowadzić państwa w błąd, ale z tego co pamiętam, pod zabawkami niebezpiecznymi jest przewidziane podłoże bezpieczne. Prawdopodobnie z tej tkanki poliuretanowej, tak jak jest w Jakowie przy szkole. Ale proszę, żeby mnie nie łapać za słowo, jeśli jest inaczej. No muszę to powtórzyć za piątek ten projekt. Przy budynku Urzędu Gminy Administracyjnej prosiłbym o udzielenie informacji, w jaki sposób została przewidziana
jeśli to będzie to, co jest? Czy to... Nie, to będzie musiał być zbudowany na dzień dzisiejszy zbiornik bezodpływowy szczelny, ponieważ ten, który jest istniejący już w opłakanym stanie i to jest jedna z pierwszych z nowego budżetu części tej inwestycji, która będzie zrobiona. To jest przewidziane w tej kwocie 400 tysięcy, tak. Prosiłbym jeszcze o wyjaśnienie, który to jest budynek Blinki. To ten, w którym jest bank, bank, poczta i GOPS. Nie wiedziałem, że on się tak nazywa. To jest nazwa tradycyjna, czy to dziedzinka nazywała. Tak, rynek 5 dokładnie. Przedwojenny. Przedwojenny. Mam zdjęcia przedwojenne. Ale to nie jest. Czy jest jeszcze jakieś pytanie dotyczące właśnie planu gospodarczego? I tylko planu gospodarczego. Jeśli nie ma planu gospodarczego, to może poddam pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem planu gospodarczego na rok 2014? To znaczy, to jest zmiany na razie nie robimy. Bez tej zmiany, bo musimy najpierw ustalić to sobie zmianę, żeby to było. Zmianę musimy określić, co to jest. Ja dlatego proszę na piątek, bo też będziemy ten. Dokładnie, i wtedy można sobie tę zmianę zrobić. A ale co nie dokładnie, jeżeli to by musiał być konkurs na to, to nie możemy ograniczać, że może to wystąpić dany alkaz. No nie jest to po prostu. No mimo, że to są środki sołeckie, prawda? Jeżeli mamy to dać w formie konkursu, bo nie wiem w jakiej formie ewentualnie te pieniążki miały być, ale jeżeli taki, no nie możemy z góry założyć, że ten konkurs ma wybrać RKS Czas, prawda? A tak by wynikało no tutaj. Musimy pomyśleć na taką, no my sobie to zrobimy, jaka to forma taką. Zakres roku. Póki coś nic się nie dzieje, to wszystko jest do zrobienia w każdym razie. Żeby sobie nie komplikować, więc dlatego nie poddaję do głosowania tej zmiany, tylko to, za te materiały, które żeśmy otrzymali, które do Państwa nie wnieśliście w Radzie Miasta. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem planu gospodarczego gminy na 2014, kto z Państwa jest za. Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dwa, trzy głosy wstrzymujące. Trzy wstrzymujące się. W związku z tym projekt plan gospodarczy został przyjęty, skierowany pod obrady.